Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W sklepie w Krosinie, kiedy ostatni raz byliśmy, było losowanie akurat gołębi kolegi Arka Koniecznego. Te gołębie zostały rozlosowane, wysłane do wszystkich, aczkolwiek z jednym hodowcą mamy problem, bo nie podał numeru kodu pocztowego do wysyłki, dlatego apelujemy do niego, on będzie wiedział, kogo chodzi, żeby ten kod podał, na jaki adres mu wysłać. W ogóle nawiązał kontakt z kolegą tutaj. Bo nie będzie się do niego dodzwonić na razie, ale to Rafałem. Wierzymy jeszcze, że uda się z nim skontaktować. No, podejrzewamy, że to może być związane z jakimś może hucznym obchodzeniem jakichś urodzin. Też nie podajemy nazwiska. Bardzo ważna, dlatego nie podajemy nazwiska. Nie, tak sobie żartujemy, ale tak poważnie to na razie prosimy, żeby ktoś ta osoba, która jest, zadeklarowała się, na, czy oczywiście. Nie chce odebrać, a jeżeli nie, to rozlosujemy go jeszcze raz. To jak najbardziej, ale nie, no kolega był zadowolony, że tutaj udało mu się wylosować tego gołębia. Niemniej jednak nie podał danych do wysyłki. Zabrakło tylko kodu pocztowego i tylko na to czekamy, nie? I gołąb oczywiście zostanie wysłany. Tak, aczkolwiek jeszcze zostało nam dzisiaj też taka uroczystość właśnie losowania tego telewizora. Ten telewizor kiedyś pokazywaliśmy. Na słowo wierzymy, że on jest działający. To jest Philips marki Thomson. Telewizor, tutaj mamy przygotowane losy. Nie będziemy sprawdzać, czy są wszystkie pełne. Wierzymy tutaj załodze sklepu, że tak powiem. I kto będzie losował, będzie losował tutaj. Nie mamy tych pań do losowania dzisiaj. Będzie kolega Sebastian losował. A to jest, poczekaj, powiedzmy jeszcze, to jest telewizor dla kogo? To jest telewizor dla... ufundowała ten telewizor firma Irbapol. Dla kolegów, którzy zakupili u nas zestaw lotowy z firmy Irbapol. Irbapol. Tak jest. To jest producenta na przykład tego tutaj... Smakowitu. Który mamy właśnie w to jest minerały, zioła, warzywa, witaminy i nasiona. Taka mieszanka. I w środku jest jeszcze taka próbka tego węgla drzewnego. I tam na biegu, opakowanie 10 kg. 10 kg, 49 zł. Bardzo fajny zapach. Chętnie gołębie pobierają. Czyli super firma Irbapol, producent tego, ufundowała ten oto telewizor. 32 cale, Thomson. I teraz odbędzie się losowanie. Proszę bardzo, tu są... że tak powiem, nazwiska osób, które zakupiły te zestawy, o których mówiliśmy. Porządnie zamieszać. Tak. I zaraz będziemy wiedzieć, kto będzie szczęśliwym posiadaczem tego telewizora. Może sobie w tym domku hodowcy gdzieś postawi, będą wspólnie z kolegami tutaj oglądać. Mecz na przykład wczorajszy mogliby też, to może o tej porze to tak ciężko by było, bo jest chłodno, ale zobaczymy. Tutaj zobaczmy, Grzegorz Poliński, Kalinowo. Także dziękujemy, życzymy mu powodzenia w oglądaniu, w odpaleniu, uruchomieniu tego odnośnie skontaktowania się tutaj ze sklepem, czy wy się z nim skontaktujecie. Jeszcze raz powiedzmy, Grzegorz Poliński z... Grzegorz Poliński. Poliński z Kalinowo. Kalinowo, tutaj jest numer paragonu. Nie pokażmy telewizora, telefonu. Czyli to jest, jeżeli chodzi o sprawę związaną z tym telewizorem. Ale tutaj w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie zawsze są też jakieś nowości. Tutaj na dzisiaj pierwszą taką nowością, która rzuca się w oczy, to są takie wloty, bo wlotów tych wcześniej nie mieliśmy, a mamy ich tutaj kilka odmian. Tu mamy taki wlot, powiedzmy, w pełni z aluminium wykonany. Tam jest też z aluminium połączony z poliwęglanem komorowym takim. Tak, ten jest osłonięty poliwęglanem, to często hodowcy gdzieś na wybrzeżu, tam gdzie troszeczkę mocniej wieje, to bardziej preferują poliwęglan, żeby jednak tych przeciągów nie było. No, nie? Tutaj mamy właśnie te wloty w takim klasycznym kształcie, powiedzmy, ale tutaj też mamy taki wlot w innym kształcie, takim bardziej, nazwijmy to, trójkątnym. Pokażmy może, jak, bo tam ta klapa u góry jest na stałe, czy to się jak robi? Przesuwać to można? Dół wypuszcza. To się wypuszcza, o tak widzimy. To się tam blokuje. Górę wejścia. Aha. W ten sposób, natomiast w tych tutaj wlotach, bo to jest taki sam wlot, tylko troszeczkę węższy. A tutaj mamy wlot, bo tutaj jeszcze tak, pokażmy Rafał, to się tak bierze, podnosi. Tam jest taka blokada specjalna, się na tym zamyka. Do przyzwyczajania gołębi młodych. O, właśnie. Wysuwać można szerokość taka, jak jest. Czyli widzimy i u góry jest klapka, tam system można podłączyć od spodu. I to by sobie otwierać. Do systemu są dołączone jeszcze takie... szyny do kręcenia. Do kręcenia. Czyli takie wloty tutaj u was można kupić. One są sprzedawane w takiej formie jak teraz, że takie duże paczki wysyłacie z nich? Czy one są rozłożone w kartoniku? Czyli są złożone po prostu. Czyli w transporcie nie dostanie ktoś takiej wielkiej paczki, tylko troszeczkę mniejsza. Mniejsza montaż takiego czegoś 20 minut. Rozumiem. Czyli to jest, jeżeli chodzi o te nowości, takie powiedzmy z wyposażenia, z akcesoriów konstrukcyjne. Natomiast takie inne jakieś w sklepie nowości tutaj macie, co chcecie polecić, bo zawsze jakieś, czy macie zestawy, albo ewentualnie powiedzmy, co jest jeszcze z tych innych rzeczy. Z tych innych rzeczy to jest, jeśli chodzi o wysyłkę, cały czas jest promocja od 200 zł wysyłka gratis. U nas w sklepie do 30 kg oczywiście. Także można nawet sobie zamówić, powiedzmy, taki 10 kg smakowit.
dorzucić jakieś produkty, to też wysyłamy powyżej 200 zł, wysyłeczka gratis jest. Albo w dwóch się zrzucić po prostu. Albo w dwóch się zrzucić, dokładnie. Zawsze to troszeczkę mniej wychodzi tam finalnie do zapłaty. Cały czas jest utrzymana też tutaj na Hublabsa promocja. Szczegóły na stronie koledzy znają z poprzednich filmików, także nie będziemy się powtarzać. Z filmików i u nas na stronie też są banery, zawsze tam proszę sprawdzić, bo koledzy odświeżają je. Tak, zawsze, jeżeli coś jest nowego, jakieś ciekawostki, to zawsze o nich informują. Ale mam też, widziałem ostatnio właśnie baner poświęcony tym, że takie rzeczy, które u Was, że tak powiem, nie zeszły, a termin dobiega końca, to właśnie tutaj można dużo kupić, dużo taniej, tak? Z przykładów to jest właśnie Garbi 2. Tak. Któremu termin kończy się do końca roku, jest termin ważności tego produktu. Także gdzieś tam, jak ktoś sobie chce troszeczkę, powiedzmy, przygotować do sezonu lęgowego gołębie, można sobie spokojnie ten produkt zakupić, bo to wiadomo, miesiąc, dwa po terminie to jeszcze nic z nim się nie dzieje. U nas jest to wszystko przechowywane w ciepłych magazynach ogrzewanych, także tutaj nic z tym produktem nie ma prawa się stać. Czy się zamarznie, czy coś takiego. Czy zamarznie, czy coś takiego, nie ma prawa coś takiego mieć miejsca, nie? To są końcówki serii, tak? To są końcówki serii, tak. No co roku wiadomo, że gdzieś tam przy jakichś obrotach czegoś uda się nam więcej zamówić. No to zawsze taniej. Ile taniej takich produktów można kupić u Was? 69 zł. To w porównaniu z ceną taką normalną? 115 kosztuje. Czyli widzimy prawie połowę. No, prawie połowę, także można sobie czasami pozwolić na troszeczkę lepszy produkt. Mówię, a jest on w pełni jak gdyby przydatny w hodowli, także zapraszamy kolegów. Tutaj jeszcze mamy inne produkty, zobaczmy, z firmy i Herbots, i widzę doktora Brokampa, czyli tutaj te wszystkie od firmy Prima za tym wlotem. Tutaj masę różnych karmy widzimy, tak samo są Eupol. Mamy też tutaj, widzę tą mieszankę od kolegi Sławka, tak jeszcze, tak? Tak, mistrza cały czas. Tak jest. I jeszcze, a mamy te mieszanki paszowe też od kolegi Sławka? Tak, oczywiście, cały czas jest... To przypomnijmy o nich, bo teraz mamy akurat okres i pierzenia, i później będzie za chwilę rozrodu, i będzie okres przygotowywania gołębi, to przypomnijmy tylko te trzy rodzaje, bodajże trzy rodzaje czy dwa mamy? Trzy rodzaje są tych. Jest Top Mix, to jest naloty, Repro Mix na rozród, Top Mix, Repro Mix i Junior. Czyli teraz polecamy wszystkim Repro Mix przede wszystkim. Repro Mix oczywiście, ale to jest tak, że praktycznie te wszystkie trzy produkty, one są o podobnym składzie. Jak ktoś ma, to też może stosować to spokojnie tam, powiedzmy, na rozpód, jeśli komuś zostało. One są bardzo podobne w składzie, tam tylko na gołębie młode są dołożone 2-3 składniki, a na loty jest karnitynka. Czyli widzimy, możemy sobie tutaj w to zaopatrzyć, tak, a dlatego tak. Przypominamy o tym, gdyż te produkty, jak ktoś jest bardziej, powiedzmy tak szczerze, leniwy i nie chce mu się tak tych wszystkich suplementów naraz dokładać, tak, kombinować, to tutaj bardzo w wygodne. Tym mamy po prostu bardzo wygodne, bo sprawdziłem to u siebie i naprawdę to działa bardzo fajnie, szczególnie w okresie pierzenia to było widać, że gołębie bardzo fajnie leciały. Bo mają pełno sporcjowanie jako taka mieszanka, tak, jeszcze mieszanka. Nie trzeba się martwić, czy ten gołąb zjadł to, czy coś, po prostu one dostają. Tak. W odpowiednim składzie, w odpowiedniej proporcji, nawet jak pierwsze zjedzą więcej, to ostatnie też dostaną ten sam skład. I bardzo, bardzo chętnie pobierają, bo czasami jest problem z niektórymi produktami, że tam gołąb nie chce pobierać, coś tam troszeczkę inaczej tam reagują niż powinny, a tutaj nie ma takiej opcji. Po tygodniu gołębie są przyzwyczajone i nie ma opcji, żeby zostawał, powiedzmy, ten granulat w środku, nie? A to jest bardzo przydatne też, jak ktoś nie dysponuje za dużym czasem, albo gdzieś tam żona, czy ktoś z rodziny się zajmuje, no to praktycznie nie musimy dodawać różnych rzeczy, żeby te gołębie wszystko miały. Szczególnie w okresie pierzenia bardzo ważna rzecz, nie? Żeby dobrze wypierzał. Tu jeszcze chciałem przypomnieć o tych wkładach. O metalowych też, właśnie, tak, bo o tym... To dużo, dużo hodowców dzwoni, że to bardzo fajna rzecz, mi się sprawdziło. Przypomnijmy, to są wkłady, które są do karmików, one są wykonane z metalu, bo gdyż tutaj firma Pawilony Efekt, oni właśnie, to jest niejako odpad u Was praktycznie, można powiedzieć, niekiedy. Znaczy nie tyle co odpad, ale to jest bardzo łatwo tutaj przygotować, gdyż tych kawałków blachy, oni tutaj dysponują maszynami, które to bez problemu wszystko wygną, dogną do wymiaru. Dokładnie. Taki tutaj widzimy cena takiego 9,90, to jest cena brutto. To jest brutto za metr bieżący. Tak. I kształt praktycznie dowolny doginamy do karmika. I standardowo oczywiście do tych karmików, które sprzedajemy tutaj
wykonujemy je jak gdyby z urzędu, a nie ma problemu, jeśli ktoś ma inny kształt, szerokość, wysokość, to tylko wystarczy podać. Wystarczy tutaj, żeby podał. Bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o utrzymanie czystości w gołębniku. No to jest super. No i przede wszystkim nie mamy problemów z tym, że się na ściankach drewnianych gołębników, przepraszam, karmików odkładają różnego rodzaju oleiste te, czy oleje, czy jogurty, jak ktoś, te takie. Tak, jak ktoś stosuje dużo. Dokładnie, i wtedy nie mamy problemu po czasie, bo to jest bardzo łatwo umyć, że tam się rozbija pleś, grzyby i tym podobne, tak. Infekcje. I to jest to lakierowane, ocynkowane ogniowo, czyli praktycznie jak ktoś kupi, no to 20 lat powinno wytrzymać. No to chyba karmik wcześniej padnie, nie? To sobie najwyżej dorobi, wtedy kupi drugi karmik do tego, żeby to wykorzystać. No ale to tam tak sobie żartujemy. Dobrze, także na razie dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do tutaj zakupów w sklepie dla hodowców.pl, a na pewno zawsze można tutaj liczyć na różnego rodzaju bonusy, tak jak na przykład ten telewizor, którego dzisiaj właściciela, przypomnijmy, to był kolega Grzegorz Poliński. Tak, i on dostał ten telewizor, a wcześniej, tylko przypomnijmy, było rozlosowane 20 gołębi kolegi Arka Koniecznego wśród klientów sklepu dla hodowców.pl. Także dziękujemy, do zobaczenia, dziękujemy. Dobry lot.